Cześć, nazywam się Paulina Lipiec i witam Cię w 25. odcinku podcastu Polski Daily for Beginners. To już trzecia część historii o Jasonie z Teksasu, który przyjechał do Polski. Mam nadzieję, że dwie pierwsze części spodobały Ci się, a jeśli jeszcze ich nie znasz, to zapraszam Cię do wysłuchania odcinka numer 23. To jest pierwsza część historii. A teraz zaczynamy. Minęło kilka tygodni, odkąd Jason przyjechał do Polski. W maju pogoda była już dużo ładniejsza. Świeciło słońce, Polacy zaczęli nosić kolorowe ubrania i uśmiechać się do siebie. Jason był już trochę zmęczony miastem, chodzeniem na piwo i poznawaniem nowych ludzi. Wiedział, że Polacy lubią chodzić po górach i bardzo chciał je zobaczyć. Niestety Kate nie miała w ten weekend czasu, a on naprawdę bardzo, bardzo chciał wyjechać z miasta. Wygooglował informacje o interesujących trasach w górach, spakował plecak, czekoladę, kanapki, wodę, termos z kawą, plastry, płaszcz przeciwdeszczowy, powerbank, kabel i latarkę. Był gotowy na przygodę. W sobotę o 5 rano poszedł na dworzec autobusowy. Tam wsiadł w autobus do Nowego Targu. Autobus jechał przez góry, więc Jasonowi było trochę niedobrze. Ale patrzył przez okno, kontrolował trasę i wysiadł na swoim przystanku pod lasem 2 godziny później. Obok przystanku stał znak, który informował, gdzie jest szlak na szczyt góry. Jason miał dużo energii. Pogoda w górach była fantastyczna. Nie za gorąco i nie za zimno. Wiał delikatny wiatr i niebo było czyste, perfekcyjnie niebieskie. Szlak zaczynał się w małej wsi. Jason musiał przejść kilometr nad rzeką, a potem przejść przez pole w stronę góry. Kiedy doszedł do lasu, bez problemu znalazł leśną drogę, bo było na niej dość dużo turystów. Wchodzenie pod górę było męczące, ale też fajne. Jason czuł się pozytywnie zmęczony i tylko raz zrobił sobie 15-minutową przerwę na kanapkę, siku i łyk kawy. Kiedy doszedł na szczyt, było tam sporo ludzi. Niektórzy robili sobie piknik, inni robili sobie selfie. Ze szczytu góry widać było małe wsie, które leżały w dolinach, i inne góry. Widok był naprawdę piękny. Jason usiadł na polanie i patrzył na naturę. Był teraz trochę zmęczony, więc położył się na trawie i zasnął. Obudził go deszcz. Nie mały, delikatny deszcz. Nie, nie. Obudził go intensywny deszcz, który padał z granatowego, prawie czarnego nieba. Był już wieczór i na polanie nie było nikogo. Zdenerwował się trochę. Nie rozumiał, dlaczego spał tak długo. Szybko założył na siebie płaszcz przeciwdeszczowy, wyciągnął z plecaka latarkę, włączył ją i szukał szlaku w dół. Po kilku minutach znalazł go i zaczął schodzić z góry. Droga w lesie była bardzo mokra, więc śliska. Jason robił bardzo małe kroki i szedł bardzo wolno,
żeby nie upaść. Deszcz ciągle intensywnie padał i był bardzo zimny. W pewnym momencie leśna droga rozdzielała się. Jason mógł iść w prawo albo w lewo. Niestety, chociaż szukał intensywnie przez kilka minut, nie mógł znaleźć symbolu szlaku. Włączył telefon, bo chciał sprawdzić mapę GPS, ale jego telefon nie miał zasięgu. GPS nie działał. Jason nie miał opcji. Musiał wybrać jedną drogę. Wybrał drogę w prawo. Po pół godziny droga wyglądała dokładnie tak samo. I Jason zaczął się trochę martwić. Szczególnie, że słyszał dźwięki zwierząt i ptaków, które chyba teraz się obudziły. Był głodny, mokry i zły. Bardzo chciał być już w Krakowie, ale nie wiedział nawet, jak długo będzie musiał iść do wsi. Na szczęście w końcu las się skończył i Jason zobaczył na horyzoncie pierwsze domy. Te domy niestety wyglądały inaczej niż te, które pamiętał. To nie był ten sam szlak. W pierwszym domu, do którego doszedł, świeciło się światło. Postanowił zapukać i zapytać o dworzec autobusowy. Drzwi otworzyła mu stara, bardzo niska kobieta. Co tutaj robisz w taki deszcz, biedaku? Zapytała go. Chodziłem po górach i zasnąłem i deszcz zaczął padać. Teraz muszę znaleźć busa do Krakowa, odpowiedział Jason. Kiedy kobieta zobaczyła, że jego ubranie jest kompletnie mokre, zaprosiła go do domu. Postawiła przed nim gorącą herbatę i kieliszek wódki. To na rozgrzanie, powiedziała. Na rozgrzanie? Jason nie zrozumiał. No, na rozgrzanie, żeby ci było ciepło. Nie pijesz wódki? Jesteś alkoholikiem? Nie, nie, dziękuję, piję, odpowiedział Jason. Wypił szybko herbatę i wódkę. Kobieta dała mu też talerz zupy i kilka kromek chleba, a potem usiadła obok niego i powiedziała, że jest za późno na busa do Krakowa. Była już 21, a ostatni bus odjeżdżał o 20. Jason zmartwił się, bo nie wiedział, co robić. Oczywiście we wsi nie było żadnego hotelu ani pensjonatu. Po kilku minutach kobieta przyniosła telefon, założyła okulary i zadzwoniła do swojego syna, który był teraz na weselu. Poprosiła go o pomoc dla Jasona. I mężczyzna się zgodził, ale powiedział, że przyjedzie dopiero za 2 godziny. Kiedy Jason i pani Basia, bo tak miała na imię kobieta, czekali na jej syna, pani Basia opowiadała o swoim życiu. Jej życie nie było łatwe. Pomagała rodzicom na gospodarstwie, odkąd skończyła 5 lat. Kiedy miała 17 lat, wyszła za mąż, potem urodziła 4 dzieci. A kiedy miała 30 lat, jej mąż zachorował i umarł. Praca na gospodarstwie bez mężczyzny była trudna. Ale na szczęście pani Basia miała talent. Robiła najlepsze pierogi w okolicy. Wszyscy uwielbiali jej pierogi
i żadna inna gospodyni nie umiała zrobić tak pysznych pierogów, więc sąsiedzi zaczęli pomagać jej na gospodarstwie, a ona lepiła dla nich pierogi. Jason słuchał zainteresowany. Musiał zapytać. Jaki jest sekret pani pierogów? Pani Basia zaśmiała się, wyjęła z szafki stary zeszyt z przepisami i skopiowała swój przepis na pierogi na czystą kartkę. Potem złożyła tę kartkę na pół i dała Jasonowi. Jason miał wrażenie, że dom pani Basi był trochę magiczny. Nie wiedział, jak to się stało, ale herbata w jego kubku była cały czas gorąca, a na miejsce talerza po zupie pojawił się kawałek gorącego ciasta. Po 2 godzinach przyjechał syn pani Basi, Waldek. Jason pożegnał się z kobietą i wsiadł do starego czerwonego samochodu. Waldek był niskim, chudym mężczyzną. Miał na sobie tani garnitur i czerwony krawat. Przeprosił Jasona, że musiał na niego tak długo czekać. Jason nie czuł się komfortowo z tym, że musiał prosić mężczyznę o pomoc. Nie znał go, ale pani Basia powiedziała mu, że jej syn był tej nocy na weselu. Przepraszam, że przerwałem panu zabawę i bardzo dziękuję za pomoc. Teraz w nocy nie ma już żadnych busów do Krakowa, powiedział Jason do Waldka. Nie ma problemu, odpowiedział Waldek, ale nie jedziemy do Krakowa. Nie? Zapytał Jason zdziwiony. Nie, jedziemy na wesele. Jason nie miał ochoty jechać na wesele. Był zmęczony, a jego ubranie było mokre i brudne. Jednak nie miał opcji. Nie miał nic do powiedzenia. Waldek zaparkował samochód przed budynkiem, z którego słychać było muzykę disco polo. Jason i Waldek wysiedli z samochodu i poszli w stronę budynku. W środku była duża sala. W rogu grał zespół muzyczny. Wokalista śpiewał popularną piosenkę, którą znał nawet Jason. Pół sali było miejscem do tańca. Część ludzi tańczyła i bardzo dobrze się bawiła. Druga część siedziała przy stołach i próbowała rozmawiać. Na stołach stało bardzo dużo jedzenia. Były tam sałatki, owoce, ciasta, szynka, chleb i różne inne potrawy. Waldek pokazał Jasonowi miejsce przy stole, zawołał kelnerkę, a sam poszedł tańczyć. Kelnerka po kilku minutach przyniosła Jasonowi talerz z gorącym mięsem i ziemniakami. Jason zjadł ze smakiem, a potem patrzył na ludzi, którzy tańczyli. Po kilku minutach muzyka się skończyła, bo kelnerzy serwowali kolejne danie. Barszcz czerwony i paszteciki. Wszyscy tancerze usiedli przy stole i zaczęli polewać wódkę. Obok Jasona usiadł młody mężczyzna. Miał czerwoną, sympatyczną twarz i był bardzo wesoły. Ale wspaniałe wesele, nie? Zapytał Jasona. Polać ci wódki? Jason podziękował i powiedział, że nie. Ale mężczyzna nie był zadowolony. To jest wesele. Na weselu pijemy wódkę. Powiedział
i nalał Jasonowi kolejny kieliszek. Po drugim kieliszku Jason był już bardzo zrelaksowany. Po trzecim kieliszku miał już nowych przyjaciół i opowiadał im historię o życiu w Ameryce. Jego język polski był teraz perfekcyjny, a wszystkie dziewczyny na weselu były naprawdę piękne. Po kilku godzinach Jason tańczył i śpiewał piosenki disco polo, a rano wrócił do Krakowa specjalnym, weselnym autobusem z innymi gośćmi. Kiedy wszedł do mieszkania, wziął prysznic, założył czyste ubranie i zrobił sobie kawę. Potem rozpakował plecak i znalazł w nim kartkę z przepisem na pierogi, butelkę wiśniowej wódki od pani Basi i pudełko ciastek z wesela. Czuł się bardzo szczęśliwy. Nie wiedział, gdzie był i nie pamiętał, kim byli ludzie, z którymi bawił się w nocy na weselu. Czy to już koniec historii Jasona? To zależy też od ciebie. Możesz napisać mi maila i powiedzieć, co myślisz na temat tej historii i mojego podcastu. Jeśli podoba ci się ten podcast i jeśli uczysz się z niego dużo, to zostaw mi recenzję i zasubskrybuj ten podcast. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!